Ogromne pieniądze trafią do gmin składających się na Suwalski Powiat Ziemski. Jak obliczyliśmy, do samorządowych kas wpłynie z drugiego rozdania Polskiego Ładu niemal 65 milionów złotych. Według wykazu opublikowanego przez wojewodę podlaskiego, najwięcej środków zasili bakało Na konkretne inwestycje drogowe oraz termomodernizację szkoły gmina uzyskała 9 milionów 800 tysięcy złotych. Drugie miejsce w tym rankingu zajęła gmina Suwałki, która zainwestuje w rozbudowę szkoły w płocicznie tartak oraz w wybrane drogi. Otrzyma na to 9,5 miliona złotych. Pierwszą trójkę zamykają Wiżajny. Ponad 8,5 miliona w drogi i 900 tysięcy w boisko będzie mógł zainwestować lokalny samorząd. Ze wsparciem rządowego programu w gminie Szypliszki zbudowane zostanie przedszkole, na które dofinansowanie wyniosło niemal 5 milionów 300 tysięcy oraz do porządku zostanie doprowadzona siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletniku. W przerośli za ponad 7,5 miliona zmodernizowana zostanie stacja uzdatniona wody oraz zbudowane zostaną drogi, które na suwaszczyźnie są prawdziwym hitem Polskiego Ładu. To właśnie w nie samorządowcy inwestują najchętniej. Składane przez samorządowców wnioski o wsparcie z rządowego programu najczęściej dotyczą właśnie dróg. Ale trudno się temu dziwić. Wystarczy popatrzeć, jak uboga jest Suwalszczyzna w porządne trakty. W drogi zainwestuje również samorząd województwa podlaskiego, który z drugiej transzy rządowego programu uzyskał na ten cel 65 milionów złotych.